Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Avalanche Snowboarding. Niestety po raz kolejny w okolicach końca miesiąca. No ale cóż, no tacie obecnie przeżywam okres w swoim życiu dziwny. Oczywiście, że włączyć dźwięk i przy okazji tak, żeby mnie nie zagłuszało. No dobra. Czyli co? Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem. Dzisiaj zrobimy sobie wyjątkowo krótki odcinek. Nek z przechodzenia zawodów. Przechodzenia zawodów na stadionie. Tych zawodów tutaj, no. I zdobycie wszystkich trzech gwiazdek. Zmień postawę 12-krotnie. I potem sobie zakończymy, żeby potem nie marnował czasu, bo wiecie, zobowiązania tam różnej maści osobiste, nie tylko te YouTube'owe. No i przyjemności i tak dalej. Uwaga, jedziemy! Tak jest. Nie wierzę, nie wierzę w to. Rządzisz! Wjechałem prosto w jakichś gości z drużyny chyba. I o to właśnie kurde chodzi. Wynik. O tak. Tutaj oczywiście ten nie ma żadnego dodawania. Ale tutaj już jest. Właśnie o to chodziło. A teraz statystyki. Piękne porównanie. Wynik w locie. 11 skoków.
Wynik board slajdu, 20 przejechanych poręczy, 5 transferów. I wykonane triki 40 i ani jednej gleby. Proszę bardzo, moi drodzy, to się dopiero nazywa przejść coś za pierwszym razem. Tak. No więc co? Myślałem, że to zajmie mi nieco dłużej, ale jednak ten. Ale jednak ten. Coś znacznie lepszego miało przyjemność się w tym momencie okazać. I przeszedłem to za pierwszym razem, poprawkowo ustawiony. Więc aby nie marnować waszego czasu, przejdźmy może sobie coś jeszcze. Tym razem z trybu szybkiej gry, na którym wiecie, na którym wiadomo. Znany ten tryb jest z tego, że masteruje się wyniki. Bije się rekordy i tak dalej. Jazda! Przygotujmy się! Przygotujmy się przed wielkimi turniejami, jakie się będą seryjnie rozgrywać. Ziup! Ziup! O nie, zwaliłem. Co jest? Oj, oj, faktycznie. Ojej, ojej! To było ryzykowne, muszę przyznać? A, cholera. Nie. Oj. Ohohohoho. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłem. Co to było? Dobra, coś się zgliczowało na chwilę. O nie! A, niech to. Co się dzieje? A, rozwidujny dróg, rozumiem. Tutaj już ludzie przed metą czekają i siup! Rządzisz! Tam, od kilku już odcinków mam przyjemność wam obiecywać, że... Zdobywasz nowy rekord. Wpisz swoje imię. Michał... Jerzy... Duński, bo tak, mamy na drugie Jerzy. Michał Jerzy Duński. 55 punktów i 610. Zdobywasz nowy rekord. Rozumiem to. No i ten, od kilku odcinków miałem przyjemność obiecywać, że zrobimy w końcu ten, pobawimy się troszkę tymi strojami w tej grze obecnymi. No, zrobimy to w następnym odcinku w czerwcu.
Bo teraz to tak niespecjalnie mamy czas. Poza tym mamy inne rzeczy ważne do zrobienia, a nie chcę niepotrzebnie marnować, o bardzo przepraszam, czasu. Waszego, jak i mojego. Wynik w locie, skoki. 8 przejechanych poręczy i 2 transfery. Statystyki trybunów 24 i 1 gleba. No cóż, nie każdy jest doskonały, ale ja zrobiłem za pierwszym razem te i owe rzeczy. Porównanie. Wynik w locie. Wyniki port slajdu. Statystyki trików. Dwadzieścia cztery wykonane triki z kolei. Jeszcze 10 punktów za transfery. Wynik w locie 6 skoków i porównanie. No dobra, tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę i tak dalej. A ja tymczasem się odmeldowuję i widzimy się już w czerwcu. Po jutrzejszym dniu dziecka. Do zobaczenia! A dla pełnego odcinka będziemy mieli przyjemność się zainteresować strojami. Dostosowaniem wyglądu bohatera. Specjalnie na okazję tych wszystkich wyścigów, jakie ostatnich, jakie będziemy mieli przyjemność poprzeżywać sobie. Tak więc bądźcie gotowi na to, co się wkrótce wydarzy. Zbliżamy się już powoli do finału trybu kariery w tej grze. No i cóż, tyle. No i cóż, tyle. Do zobaczenia. Ale tymczasem siadam do zrobienia tam rzeczy szkolnych i innych prywatnych spraw. Cześć.